256 na 240 pikseli. Taką rozdzielczość miała gra telewizyjna Pegasus, która zawojowała polskim rynkiem w latach 90. Dzisiaj w standardzie mamy 1080p, która jest rozdzielczością 7 razy większą od tej, którą posiadał Pegasus, a na drodze już stoją takie rozdzielczości jak na przykład 2K. Ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o pewnej innej rozdzielczości, która staje się coraz bardziej popularna przede wszystkim w dyskusjach, o to, czy nasze sprzęty są na nią gotowe. Tak więc dzisiaj chciałbym zadać pytanie, czy w 2018 roku jesteśmy gotowi, a raczej nasze sprzęty czy są gotowe, na przyjęcie 4K do standardu? Zapraszam do oglądania. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, trzeba sobie odpowiedzieć na jedno, najważniejsze pytanie. Beatwolf, w ostatnim odcinku mówiłeś, że na następny odcinek nie będziemy musieli czekać dłużej niż miesiąc, a ty się pojawiasz po 2,5. Co jest z tobą nie tak? Oczywiście jest z tym związana pewna bardzo długa historia, której wam nie będę opowiadał, dlatego też teraz szybko wam nakreślę, co się aktualnie będzie działo na kanale. Po pierwsze, ten odcinek, który aktualnie widzicie. Po drugie, odcinek na temat tym sposobem ożywić każdego laptopa musi wyjść wersja 2.0, ponieważ wersja 1.0 osiągnęła 80 tysięcy wyświetleń, a jest kompletnie bez sensu, dlatego też musimy nagrać nową wersję, żeby to naprawić. Po trzecie, testy obiektywów. Minolta, którą aktualnie się nagrywam, i Minolta, która sobie leży tam i używam jej do robienia zbliżeń, a także makro, będą oczywiście zrecenzowane. I po czwarte, znowu kopacze szaleją, ceny są jeszcze wyższe niż były w lipcu, a moje wyświetlenia na filmach rosną. Czy będę z tego powodu robił nowy odcinek na ten temat? Nie. I teraz możemy przejść do odcinka na temat 4K. Jako, że jestem recenzentem serwisu TechPolska, to na okres próbny wziąłem sobie Philipsa Brilliance 328p, czyli 32-calowy monitor z matrycą 4K, którego recenzję oczywiście możecie zobaczyć tutaj w serwisie TechPolska. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia, to jest to oczywiście subiektywna opinia, ale ja bym to wolał podzielić na zalety i wady. I oczywiście zaczniemy od zalet. Monitor z rozdzielczością 4K to są 4 monitory 1080p ułożone obok siebie. Dzięki czemu nawet jeżeli siedziałem w odległości 30 cm od niego, to i tak wszystko wyglądało naprawdę ostro i naprawdę pięknie. Jeżeli posiadacie jakieś filmy, które są natywnie nagrywane w 4K, to jak najbardziej polecam je odtworzyć na takim monitorze. Jeżeli posiadacie gry, które możecie płynnie odtworzyć w rozdzielczości 4K, to jak najbardziej polecam to zrobić, ponieważ rozdzielczość 4K to jest naprawdę rozdzielczość, do której dążymy i mam nadzieję, że będziemy do niej dążyć bardzo szybko, ponieważ jest to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju i jak najbardziej wszystkim je polecam. Jeżeli chodzi o zalety, to tyle. Teraz przejść do wad. Jeżeli chodzi o nie, to musiałem sobie je aż rozpisać na kartce, ale oczywiście mój obiektyw się na nie nie sfokusuje, ponieważ w tym roku kończy 34 lata. Pierwszym problemem jest natywna rozdzielczość 4K. Jak już wspomniałem, w standardzie jest aktualnie 1080p, więc wiele youtuberów nadal nagrywa w 1080p i wiele programów także jest robionych pod 1080p, co znaczy, że na monitorze 4K nie będzie to wyglądać tak dobrze. I jeżeli chcemy obejrzeć coś w rozdzielczości 1080p, na przykład mnie, to musicie się oddalić przynajmniej z metry, zwłaszcza od takiej matrycy jak 32 cale, ponieważ to nie wygląda po prostu dobrze, a o 720p już nawet nie wspomnę, ponieważ 720p na tym monitorze to była kompletna tragedia. Żeby przybliżyć wam drugą wadę, potrzebuję tutaj wykreować pewną sytuację. Otóż powiedzmy, że mamy obok stojące dwa monitory, jeden w 4K, drugi w 1080p, oba są w rozdzielczości 24 cale. No i teraz podłączamy to wszystko, na monitorze 1080p wszystko wygląda ok. Ale na monitorze 4K wszystko jest malutkie, tak malutkie, że nawet nie jesteśmy w stanie odczytać godziny na pasku Windowsa. Wszystkie strony, jakie się otwierają, mają tak mały tekst, że się tego w ogóle nie da rozczytać. No to co musimy zrobić? Oczywiście powiększyć interfejs względem systemu. No i powiększamy interfejs. Na 4K wszystko wygląda dobrze, a na 1080p wygląda jakbyśmy przeglądali ogromny tablet z Androidem. Wszystkie ikony są ogromne, pasek jest ogromny, strony mają ogromną czcionkę i tekst. Przez co nie da się tego rozczytywać, ponieważ jest to za duże. I co możemy w związku z tym zrobić? Jeżeli posiadamy Windowsa 8 albo Windowsa 10, możemy częściowo ten problem rozwiązać, ponieważ możemy ręcznie ustawić skalowanie na poszczególnych monitorach. Ale niestety nie działa to perfekcyjnie, ponieważ niektóre programy sobie to nadpisują, dlatego też ustawiają to względem systemowej rozdzielczości, dlatego też coś będzie albo za małe, albo za duże. A jeżeli posiadacie, tak jak ja, Windowsa 7, nic nie możemy z tym zrobić. Ani ja, ani wy.
Jeżeli chodzi o skalowanie programów, to tutaj także jest problem, ponieważ wiele programów nadal jest robione w standardzie 1080p. Ja na przykład posiadam przeglądarkę Fastone Image Viewer, dzięki której mogę sobie przeglądać swoje surowe zdjęcia z aparatu i one otwierały się w rozdzielczości 1080p, gdzie zajmowały tylko środek, taki mały kawałeczek, a reszta to było po prostu czarne tło. I nawet jeżeli przybliżałem, to wszędzie było tylko czarne tło. Jeżeli chciałem przejrzeć chociaż dowolne zdjęcie, żeby zobaczyć, nie wiem, czy ostrość jest ok, to musiałem otwierać Lightrooma, który czasem otwiera się bardzo długo, więc było to bardzo uciążliwe. No ale dobra, zostawmy Windowsa, zostawmy podstawowe programy, czas przejść do grania w 4K. Jak to wygląda? Jak zapewne wiecie, kilka miesięcy temu stworzyłem swój własny projekt Luoxe, czyli komputer złożony z procesora serwerowego E5270 Xeon, który nie bardzo lubi się z grami w związku z niskim taktowaniem procesora, a także GTX-em 980, który w dzisiejszych standardach jest 1066-gigową, tak mniej więcej. No i jeżeli chodzi o gry, to jeżeli zwiększamy rozdzielczość, to praca bardziej się przekłada na kartę graficzną, więc teoretycznie powinienem mieć wyższe FPS-y na rozdzielczości 4K, prawda? Prawda. I to się sprawdziło w grze Insurgency, która jest postawiona na silniku Source, który jest silnikiem Counter-Strike'a Global Offensive. Miałem 30 FPS-ów więcej, co bardzo mnie zaszokowało, a co za tym idzie, zadowoliło. Taka sytuacja zdarzyła się tylko i wyłącznie w tej grze, ponieważ w każdej innej, którą testowałem, czyli Assetto Corsa, Rocket League, H1Z1 i Crysis 2, wszędzie miałem klatkaż na poziomie około 50 FPS-ów i to mnie bardzo zdziwiło, ponieważ wszystkie te gry mają bardzo różne wymagania sprzętowe, a mimo to osiągnęły praktycznie taki sam wynik, więc zakładam, że to jest bardziej sprawa kwestii optymalizacyjnej, aniżeli samej karty graficznej. Zostając przy ustawieniach graficznych, chciałbym także tutaj powiedzieć o synchronizacji pionowej, czyli V-Synku. Bardzo lubię tę funkcję, ponieważ nie lubię męczyć swojej karty, zwłaszcza w grach singleplayerowych, a input lag nie jest dla mnie najważniejszy, dlatego też włączam ją często i gęsto, ale na 4K niestety musiałem z niej zrezygnować z prostego powodu. Na 4K V-Sync blokuje klatkaż nie do 60, a do 30 FPS-ów, co według mnie dzisiaj już nie jest bardzo grywalne, zwłaszcza kiedy się posiada taką kartę jak GTX 980. W związku z tym, jakie osiągnąłem wyniki w grach nowoczesnych, chciałem sprawdzić także starsze tytuły, dlatego też wyciągnąłem Fable The Lost Chapters, starą wersję, a także Call of Duty 2 i spróbowałem odpalić je w 4K. I szczerze powiedziawszy, te gry zyskały nowe życie. Naprawdę. Jeżeli chodzi o interfejs, to tak, mógł on być malutki, w Fable'u napisy były naprawdę malusieńkie i trzeba było aż się przybliżyć, żeby zobaczyć cokolwiek, co tam jest napisane, a w Call of Duty 2 interfejs był rozciągnięty i rozpikselizowany, ale jeżeli chodzi o samą grafikę, to to wyglądało naprawdę, naprawdę ładnie i szczerze powiedziawszy, na takim monitorze nie jest się w stanie stwierdzić, że te gry już mają po 14 lat, a mają już 14 lat, dlatego też wydaje mi się, że taki upsampling naprawdę robi robotę, zwłaszcza w przypadku starych gier, ponieważ tam FPS-y już się jak najbardziej zgadzały i zwiększały się powyżej 100, dlatego też jak najbardziej wszystko to było grywalne. Ale zapewne teraz mi ktoś powie tutaj, że ale przecież mamy coś takiego jak anti-aliasing, który już jest prawie z nami 2 dekady i on robi dokładnie to samo. Ale szczerze powiedziawszy, 1080p plus anti-aliasing, a natywna rozdzielczość 4K, to jest kompletnie inna bajka i żeby to stwierdzić, no trzeba to po prostu zobaczyć. Podsumowując wszystkie te rzeczy, musimy sobie także powiedzieć o innych aspektach. Mamy takie serwisy jak Netflix, które streamują 4K, do tego potrzebujemy w miarę dobrej karty graficznej i bardzo potężnego internetu, gdzie na 90% wsi w Polsce nie jest możliwe streamowanie 4K. Jeżeli chodzi o granie, no to tak jak widzieliście, na GTX 980 jest około 50 FPS-ów. Większość gier nie jest jeszcze zoptymalizowanych pod 4K, a jeżeli byśmy chcieli stworzyć naprawdę dobrego potworka pod 4K, to dzisiaj z cenami RAM-u, a także kart graficznych czy zasilaczy będziemy musieli wydać spokojnie ponad 4000 zł, jak nie 5. A nie jest to wydatek dla każdej polskiej rodziny. Dlatego też wydaje mi się, że w 2018 roku nie jesteśmy gotowi, by 4K weszło do standardu. Tymczasem to tyle ode mnie. Trzymajcie się i widzimy się już niebawem. Niebawem, bo niebawem to pojęcie względne, więc mogę przejść nawet za pół roku i nie będę wtedy kłamał. Ale nie z tego robić. Trzymajcie się i na razie.